What? Co jest? Zdaje się, że klub samochodowy jest w zeszłym roku się pojawił, była premiera tego klubu. Także przez rok nie mogliśmy przetestować. Ta Tampa teraz jako tako sobie driftuje, wiesz, bączki możesz robić. Ona ma napęd na 4 koła tak w ogóle. Mamy jakieś tutaj takie szalone malowanie. To jest generalnie samochód Kena Blocka w rzeczywistości. Bardzo fajne auto, jest to konwersja jakiegoś starego Mustanga, poszerzony, w ogóle z Mustanga to zostało chyba tylko część karoserii, tylne światła, no nie? Zrobiony napęd na 4 koła, no totalny wiesz, totalny rozpierdziel. I teraz zrobimy sobie, w końcu będziemy mogli zainstalować te opony driftowe, nie? Strasznie byłem ciekawy. Jestem ciekawy strasznie, jak to będzie jeździć. Wiesz, te opony driftowe to tak naprawdę jest ta fizyka GTA plus jeszcze większy taki poślizg tych samochodów, nie? Tak jakbyśmy jechali sobie po lodzie, bo czasami jest taki event ten lodowy, no nie? Większej takiej kontroli nad tymi samochodami to nie ma. Przynajmniej w przypadku samochodów z napędem na tylną oś, no nie? W GTA. No zobaczymy, jak będzie w przypadku samochodu z napędem na 4 koła. Może będzie lepiej. No i tu właściwie już mam wszystko gotowe w tym samochodzie. Felgi chyba mam ładne, moglibyśmy sobie wsadzić jakieś inne. Nie wiem, czy są jakieś nowe rzeczy do tego auta, chyba nie. Tylko niektóre samochody dostały ten upgrade, czy tam facelifting tak zwany. Możemy sobie wybrać jakieś tam malowanie inne, nie wiadomo. Zawieszenie mam obniżone do maksa, możemy sobie dać wyższe. Może wyższe sobie damy, co o tym myślicie? Skrzynia biegów, turbo. I koła, i tutaj możemy właśnie sobie tires dać, low grip, i to jest to, czego szukaliśmy. Niestety te opony będzie można przebić, więc jak ktoś tam do nas celnie postrzela, to on ino roz. Tutaj szyb jako takich nie ma, no i mamy gotową tampę z oponami do driftu, w końcu. Z takiego materiału polecam koło do kiery kupić. Wiesz co, sam jeszcze z tym eksperymentuję. Miałem skórę, teraz mam meszek i powiem ci, że meszek chyba lepszy grip, lepszy jest. Dobra, testujemy. Po raz pierwszy tampa z driftowymi oponami. Nie naliczamy się punkty, trochę głupia, co? Chodźmy do doków. O, w dokach sobie podriftujemy. Powiem ci. O! Przesterowałem. Zobaczymy, czy uda nam się zrobić takie ładne, wiesz, długie drifty. Nie tylko rzucać samochodem tam na lewo i prawo, tylko takie fajne, wiesz, ogarnięte łuki, no nie? Coś nawet tak całkiem dobrze to jeździ. Na tych oponach z niską przyczepnością można też osiągać jakieś chore prędkości, więc będzie trzeba przetestować różne tam samochody, nie? Pod to. Wow! Dawaj więcej mocy! Ty, on nie ma mocy! Jak to jest możliwe, że ten samochód ma za mało mocy? A to jest świetne miejsce do driftowania tym... jakimkolwiek samochodem, nie? Ale mam wrażenie, że samochód ma za mało mocy! Muli się, jak jesteśmy w drifcie i przez to odwraca. Tak, teraz driftuję bez modu, bo są te nowe... opony z niską przyczepnością, wiesz? I można je załadować do wszystkich samochodów. Wcześniej można było tylko do niektórych. Trzeba chiptuning zrobić, no! Dawaj! Jest! Udało się chyba pierwszy taki ślizg zrobić, ale ledwo co. Nie wiem, jak tutaj musielibyśmy mieć chyba manualną skrzynię, żeby samochód był cały czas na jednym biegu, żeby nie wrzucał na przykład trójki z dwójki. I wtedy byśmy może dali radę normalnie driftować, co? Wow, jestem zaszokowany, że ten samochód nie driftuje dobrze. Szok. On był zawsze taki mocny, nie? Już na zwykłych oponach driftował. To jaką jeszcze furę możemy przetestować? Driftową? Ja myślę, że coś z napędem na tył, ale co? Futo best car do driftu? Futo chyba też nie było takie fajne. Znaczy, musimy chyba coś szybkiego wziąć, takiego... Mi się wydawało, że tampa jest mega szybka.
co jeszcze by driftowało? Tego odwraca, nie ma mocy. O shit. Dobra, ale wiecie co, tampa fajnie jak będzie miała te opony driftowe, nie? One generalnie chyba niczym się nie różnią w porównaniu do tych opon zwykłych, jeśli chodzi o wygląd. Może inny bieżnik mają? Nie wiem. Dobra, co tu jeszcze możemy sobie ogarnąć? Jaki samochód? Ty, jest Ape, do wszystkich można wrzucić, super. Dobra, wychodzimy. Zobaczymy teraz. Wow! Ale go odwróciło. Jak mieli w miejscu, ty! Wow, tego łatwo odwrócić. Teraz tutaj na ręcznym wszedłem. Kurde. Na pół gazu teraz. Ten samochód z kolei aż za mocny. I wbrew pozorom łapie przyczepność. Ale już jest blisko, żeby driftowało się nim fajnie. On całkiem przyczepny jest, no nie? Nie jest taki super driftujący. Ale można go spróbować, faktycznie. Dobra, nie robimy tu jakiegoś tam niesamowitego tuningu. Możemy obniżyć? Okej. Chyba jest dobrze tak jak jest. Dobra. Co to było? Turbo tunika, dobra. Wheels, tires, low grip. I lecimy. Ty, nie możesz z miejsca ruszyć. Oh shit! O ty, co on robi? Dobra, zobaczymy teraz. Italii GTO jest legendarnie szybkie, nie? Ma takie przyspieszenie mega mocne. Zastanawiam się, czy właśnie... Może tamten samochód, ma na pewno 4 koła. Trzymajcie kciuki, ja myślę, że to może być to. Dobra. O kurczę, jak się dziwnie zachowuje. Jak nie w GTA, ty. Dalej jest taki, wiesz, przyczepny czy coś, ale... Czy grałem w GTA RP? Kiedyś tam grałem, mi się nie podobało. Kompletnie nie moje klimaty. Ciężko. Myślę, że to już kwestia przyzwyczajenia bardziej niż tego, że... Samochód jest jakiś zły. Można by było nim podriftować fajnie. No dobra, to jechaliśmy sobie teraz na równym. A co jakbyśmy wyjechali na drogę? Można to tak niby trochę oszukać, tapując, wiesz, ten hamulec ręczny. Ale to jednak nie to samo, nie? Wow, ale mnie wyrwało! Ten samochód nazywa się Gauntlet Hellfire. Tutaj są jeszcze doki jakieś inne. O ty! Raczej nie zrobimy takiego ładnego kółka, na przykład jakbyśmy... Chociaż może się uda. Manualną skrzyni biegów, no coś... Może nawet jakąś taką uproszczoną, wiesz, sekwencję zwykłą, nie? Już by było super. Dobra, tutaj mamy... Znajdźmy sobie jakiś słupek i spróbujmy wokół tego słupka. Złap... O kurczę, zaczęło padać! To nie wiem, co będzie z tego driftowania teraz. Ale ten samochód daje czadu. O, prawie, prawie! Już prawie szło. Słychać kompresor? Oczywiście, że tak. A co będzie jak staniemy, bo tutaj to jest muscle car, więc... Okej, nieważne jakie mamy opony, muscle car i tak będzie stawał. Ty patrz na to. What? Co jest?
Co się stało? Jeszcze raz. Czekaj, to trzeba... On stał w miejscu na kole. Tak się nie da nawet w Fordzie, nie? Co jest? O kurde, to jest spoko opcja. Jak widać, Hellcat jest dobry do wszystkiego. Do stawania na kole, do driftowania i do stania w miejscu na kole. Ładnie wykonany jest ten samochód tak w ogóle. Dawaj jeszcze raz. Proszę bardzo, GTA Online w 2022 roku. Jakby normalna sprawa, nie? Już motocykle latające mamy, samochody latające mamy. Także błąd Matrixa, no. Ile tak będziemy tutaj stać, ty? Ekstra, ekstra. Dobra, popadało trochę. Będzie się lepiej driftować może. Ale Hellfire jak na razie jest moim kandydatem numer jeden do najlepszego samochodu do driftowania na tych oponach z niską przyczepnością. Póki co, bo tych samochodów tutaj jest, wiecie, no bardzo dużo i trzeba by było jeszcze wszystkie przetestować. Wow. Nice, siema Szczepan. Ekstra. Kurde, i co byśmy jeszcze mogli tutaj przetestować na tych opon, co? Ciężko, ciężko. Redukcja, ajajaj. Okej, robi się sucho już na drodze, powoli. Już zaczyna dym spod opon lecieć, także... Zobaczymy tak naprawdę teraz, jak na razie Hellfire jest moim faworytem do driftu. Wyobraca go. Patrz, on nie może z miejsca ruszyć. To są nisko przyczepne opony? Za słabe auto. O nie. Myślałem, że limuzyna będzie spoko do driftu. Zobacz, co się dzieje. Jeździ jak na normalnych oponach. Power slidy. Za słabe samochody są w GTA do driftowania. Wiem, musimy jeszcze spróbować samochód z HSW zrobić jakiś. Może Bentley? Ty, dodali nową funkcję w GTA. What the hell? Co jest? To jest lampa! O, ty, coś im się popsuło! Ej, nie wiem co się stanie, no. Już testujemy coś takiego naprawdę mega hardkorowego. Sprawdzimy. What the hell? Tutaj człowiek rampa przyjechał. Dobra, idziemy na tor driftowy. Czyli na doki. Żeby zrobić HSW tuning, trzeba mieć grę na PlayStation chyba. Nie wiem, czy to jest... Jest to na PC-cie? Ja nie gram na PC-cie, więc nie wiem. O kurde! Jak go wyobracało. Napęd na cztery koła tu jest. Kurde, coś oni popsuli ze zderzakami. Wcześniej tak nie było. Ej, patrzcie, teraz jak ma się ten super niski zderzak,
Wcześniej w tym samochodzie tak nie było, że się obijałeś o krawężniki. Tu chyba nie, chyba to nie zadziała. Kurde, on jest tak przyczepny. Znaczy inaczej, on... Ja nie wiem, czy tu opony mają w ogóle znaczenie w tym samochodzie. To jest kopia Rimaka Concept 2. Nie ma szansy. Co jest? Nie ma szans, ty. Ej, te opony jakby w nim w ogóle nie działały, nisko przyczepne. Tak jakby dalej miał prawie to samo, no. Tylko robi takie power slidy. Tak jakby miał bardziej napęd na przód, czy coś takiego. Idź ty, kurde. Próbuję driftować tym samochodem. Nidy rydy. Nidy rydy, ziom. Szalony on jest. Nic mu chyba włoży z powrotem te standardowe opony. No i chyba najlepszym samochodem do driftu jest Gauntlet Hellfire, wygląda na to, czyli Hellcat z prawdziwego świata. Tak mi się wydaje, bo te inne samochody, co testowałem, no niezbyt, niezbyt.